Ryan i Sabina biegną w wyścigu. Ryan przebiega 3 km co 17 minut. Widzimy to tutaj. To jest tabela Ryana. Po 17 minutach przebiegł 3 km, a Sabina przebiega 5 km w ciągu każdych kolejnych 29 minut. I widać to tutaj. Po 29 minutach przebiegła 5 km. Tabele poniżej pokazują przebyty przez biegaczy dystans w zależności od czasu. Kto biegnie z większą prędkością, Ryan czy Sabina? Te liczby dosyć trudno jest porównać bezpośrednio. 3 km przez 17 minut w porównaniu z 5 km w ciągu 29 minut. Ale to, co może nam ułatwić takie zadanie, to znalezienie takiego miejsca w tych tabelach, w którym stosunki czasu do odległości będą najłatwiejsze do porównania. Najłatwiej jest porównać ułamki, kiedy mają takie same liczniki, albo kiedy mają takie same mianowniki. Zobaczmy, czy gdzieś tu nie występuje taka sytuacja. Takie same liczniki albo takie same mianowniki. Wygląda na to, że Ryanowi zabrało 85 minut przebiegnięcie 15 km, a Sabina w ciągu 87 minut przebiegła 15 km. Sabinie przebiegnięcie 15 km zabrało o 2 minuty więcej. Czyli wychodzi na to, że Sabina biegnie trochę wolniej, a Ryan trochę szybciej. Zaznaczamy odpowiedź. Ryan biegnie z większą prędkością. Sprawdzamy. Fajne zadanie. Zróbmy jeszcze jedno. Poniższa tabela pokazuje ułamki równoważne z ułamkiem 9 setnych. Wszystko jasne. Tabela pokazuje ułamki równoważne z ułamkiem 99 tysięcznych. I pytanie brzmi, który ułamek jest większy? 9 setnych czy 99 tysięcznych? Porównanie tych dwóch ułamków jest dosyć proste, nawet bez tych tabel. W tym ułamku możemy pomnożyć licznik i mianownik razy 10. Otrzymamy 90 tysięcznych. A w porównaniu z 99 tysięcznymi, 90 tysięcznych jest oczywiście mniejsze. Czyli możemy zaznaczyć, że 9 setnych jest mniejsze niż 99 tysięcznych. Ale możemy odpowiedzieć na pytanie postawione w zadaniu, przyglądając się tym tabelom. Znajdźmy takie miejsce, w którym mamy taki sam licznik albo taki sam mianownik. W ostatniej linijce widać, że 9 do 100 to to samo co 450 do 5000, a 99 do 1000 to to samo co 495 do 5000. Mianownik mamy ten sam, a ten licznik jest większy. Czyli 99 tysięcznych jest większą liczbą. Tak właśnie zaznaczyliśmy.